Hejka, hejka, witam Was bardzo serdecznie, jestem Marta, jesteście na kanale Enjoyment Family, a dzisiaj zabierzemy się za taki odcinek odnośnie odpowiadania na pytania, ponieważ dostaję ich bardzo dużo tutaj w komentarzach, więc sobie odpalę YouTube i na bieżąco będziemy co jakiś czas robić takie odcinki, bo te pytania dość często się powielają, więc zamiast odpisywać każdemu podobną odpowiedź na przykład, to będziemy to robić w taki sposób. Zobaczymy, jak Wam to przypadnie do gustu, mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu. Nie będę tego robiła odnośnie ostatniego odcinka, tylko po prostu, wiecie, tak ogólnie na wszystkie komentarze. Włączył mi się robot. Szybko. Muszę zmienić godzinę robotowi, w której on się odpala, bo odpala się około godziny 9, a wtedy Mikołaj zawsze ma drzemkę. I po prostu mi zawsze budzi Mikołaja. Niby, wiecie, spoko. Ja zawsze mówiłam, że o, u nas w domu to nigdy nie będzie taki ć. Ale czasami jak on nie może spać, to po prostu, wiecie, wszystko robimy i jesteśmy tacy właśnie, żeby przypadkiem go nie obudzić. Co dziwne, w ciągu dnia, gdy, wiecie, delikatnie zaskrzypi podłoga, to on już oczy jak 5 zł, natomiast w nocy to można się wydupcyć na schodach, spaść razem z miską z ubraniami i on się nie obudzi. Dziwne zależności, no ale albo jak chce, żeby się obudził, bo na przykład zrobił sobie drzemkę i już jest po godzinie 18, w pół do 7 i wiem, że będzie mu ciężko zasnąć w nocy, to jak próbuję go dobudzić i totalnie się nie przejmuje, wiecie, trzaskam komodą, bo na przykład rozkładam pranie albo układam tam jakieś jego rzeczy, żeby posprzątać. Nic, nie ruszy go absolutnie nic, natomiast w nocy to jak mówię. Dobra, odpalam sobie już te komentarze i lecimy. Będę Wam mówiła, do jakiego filmu są, bo to też istotne, co mi się tutaj wyświetla, więc tak to zrobimy. Pierwsze, no może nie pytanie, ale takie, wiecie, komentarze, nie tylko pytanie. Pod ostatnim filmem, który się pojawił, o opowieściach z Thermomixem. Dlaczego jeszcze nie mamy Thermomixa i jak jedno zatknięcie z Thermomixem nam się skończyło? Ja wciąż się nie mogę nadziwić, jaki Krzysiu jest zaangażowany we wszystko. On nawet interesuje się deskami do krojenia i podstawką do nich. Jeju, gdzie szukać takich mężczyzn? Magda. Nie wiem, bo wydaje mi się, że drugiego bym takiego nie znalazła. Chociaż wydaje mi się, że część z Was też ma takich facetów. I to jest zawsze fajne, jak facet się interesuje, bo bardzo często, na przykład jak my chodzimy tam do ośrodka zdrowia czy coś tam, to zawsze idziemy razem. Ja wiem, że czasami są sytuacje, że się nie da po prostu iść razem. Natomiast bardzo często spotykamy się z czymś takim, że faceci mają w nosie całe te sytuacje. Jak tam się idzie do ośrodka czy coś tam. No i kobiety jeżdżą same i to już nie chodzi o czas, bo czas to jedno, ale dwa to takie zainteresowanie tymi sprawami. Fajnie jest się angażować zarówno z jednej, jak i w drugą stronę, bo ja też się na przykład interesuję tym, jaką Krzysiu przejściówkę do grzejnika kupi, albo że potrzebuje brzeszczoty do tej, jak to się nazywa, widzicie, jak się interesuje. No, takie coś, co jeździ i potrzebuje brzeszczot. Wiem, jak to się nazywa. Ja wiem, jak to się nazywa, tylko teraz zapomniałam. Nie wycinarka, tylko... A czemu mam w głowie tylko deszczownicę? No nie wiem, no ale na przykład ja, a propos deszczownicy, ja muszę teraz umyć deszczownicę, bo nam się tak zakamieniła, że za chwilę w tej całej wielkiej deszczownicy, jak tam leci ta woda, to będziemy mieć taki jeden taki dupcyngiel, z którego będzie woda lecieć i będziemy się pod nim myć, bo już się normalnie połowa zatkała, no nie? Wiecie, od kamienia i od tego wszystkiego muszę to w końcu wziąć i wyczyścić, tylko ja tam muszę na drabnicę wchodzić, bo strasznie mamy wysoką deszczownicę i po prostu ja tam nie sięgnę. Najlepsze jest to, że jak wchodzę pod deszczownicę, sorry, tak się rozgadałam, no, w ogóle o czymś całkowicie innym, wchodzę pod deszczownicę, to zawsze, wiecie, na początku leci ta zimna woda, trzeba trochę odpuścić, zawsze leci taki jeden, taki prosto w twarz, prosto w włosy, a my kobiety nie wchodzimy tak jak facet zawsze pod deszczownicę z całą głową, my się płuczemy, myjemy i tak dalej, tylko wiecie, myjemy się tak, żeby włosy, pamiętajcie, i tak. I zawsze jakiś jeden skurczy byk, bo inaczej nie powiem, weźmie i mi będzie leciał albo prosto w oczy, albo na włosy, albo gdzieś tam i zawsze gdzieś pizdziec, nie wiadomo gdzie, po co on tam leje i tak dalej. Och, Boże, muszę to umyć dzisiaj. Dzisiaj jest zamysł, że myję gruntownie łazienkę. Odnośnie Thermomixa, bo to takie ważne, może być obrabiał ten film, więc nastawmy się na Thermomixa, nie? Ja swojego męża przekonałam do Thermomixa gotując krupnik. Już od 3 lat i polecam szczególnie teraz, jak jest 2 stroje, w razie czego służę pomocą w zakupie. Polecam się. Agnieszka. No z tym Thermomixem jest tak, że ja mam takie fazy tego Thermomixa. No jakby nie było, sprzęt jest trochę drogi, no bo 5 koła, kiedyś to w ogóle było owiane tajemnicą, że nikt nie wiedział ile, bo to trzeba było dopiero zaprosić tego konsultanta, żeby on ci
ci powiedział, jaka jest cena tego. Przełóżmy to na bluzkę, no nie? Dzwonicie do sklepu online, no nie? Bo chcecie kupić jakąś bluzkę. A on, a facet czy tam babka w sklepie mówi: przepraszam, nie możemy powiedzieć ceny, musi pani ją najpierw zobaczyć, musimy przyjechać i pani ją pokazać i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, że to się skończyło i już tak nie ma, ale pamiętam czasy, gdzie właśnie tak to wyglądało, że takie właśnie sprzedaże obwoźne były owiane niesamowitą tajemnicą. I ja to doskonale rozumiem, bo ten przedstawiciel, który on musi robić z tego tajemnicę, to nie jest tak, że ja mam problem do przedstawicieli, tylko filozofia firmy taka trochę dziwna, że nie można było się dowiedzieć, ile coś kosztuje, bo musisz kogoś zaprosić do domu, on musi zrobić tą prezentację i dopiero wtedy się dowiesz. Na sam koniec po 3 godzinach. Ja dzięki Thermomixowi nauczyłam się gotować. Piekłam swoje pieczywo na zakwasie, różne ciasteczka i ciasta, robiłam nawet soki, dżemy, ogólnie rzeczy, do których bym nigdy sama nie podeszła. Przepisów jest mnóstwo z różnych kuchni świata, potem faza minęła i stał się nieużywany, bo gotowałam sama. No to fajnie, mężu. Miałam przekonywać o Thermomixie, a tutaj taka sytuacja. Potem faza minęła i stał się nieużywany, bo gotowałam sama. Teraz jestem w ciąży i wróciłam do Thermomixa. Dobra, dobra. Świetny ten komentarz, Marta. Po prostu taką sinusoidę zrobiłaś, że wow. Bo więcej zup i potrawek warzywnych trzeba jeść i na pewno przy dzidziusiu się przyda. To jest też tak, że ja zawsze... Thermomix mi się odpalił wtedy, jak już były te pierwsze Thermomixy. Teraz są ta nowsza wersja, ładnie wygląda i tak dalej. I ja tak zawsze czekam, że pewnie jak ja kupię, to wyjdzie nowsza wersja tego Thermomixa i mój już będzie taki przestarzały. A ja chcę mieć ten nowy i potem będę się złościła, że chcę ten nowy, a ja mam dalej stary. A już ludzie mają jakiś fajny, wyrąbany, no nie? Także temu się jeszcze zastanawiam. To jest jeden aspekt mojego zastanawiania się na temat Thermomixa. Thermomix super sprawa, ułatwia życie. Martuś, bierz, nawet się nie zastanawia i Krzysiu przekona się do niego tak samo jak mój mąż. Pozdrawiam Was serdecznie. Bardzo dużo jest wiadomości, że ten Thermomix jest naprawdę super, że to ułatwia. No wiecie, to macie taką książkę też, gdzie mówi Wam, jak gotować, co po kolei, gdzie i jak. Ja też obserwuję parę profili, które gotują na tym Thermomixie i zawsze to jest takie zajebiście są zaradne te panie domu, jak mają Thermomixa. O, to sobie dżemik zrobię do swojskiego chleba, który też zrobiłam w Thermomixie i masę, które też zrobiłam w Thermomixie. I robią sobie takie te wszystkie dania i cudują i tam klikają obroty 5 czy sekundy, no. No nie? Wszystko jest na obroty 5 i 3 sekundy, no i po prostu 10 sekund masz obiad. Thermomix, o, a propos moich 3 sekund, idealnie mi się składają te komentarze. Thermomix, fajna sprawa, ale wbrew pozorom to trzeba mieć na to czas. To nie jest tak, że on robi wszystko za Ciebie. Według mnie wygórowana cena za kolejny sprzęt kuchenny. Co do przepisów, mnóstwo przerobionych, większość średnia. No widzicie, są opinie podzielone. I tutaj ktoś komentuje do tego komentarza, dokładnie, to ogromne ułatwienie dla kogoś zupełnie zielonego, na przykład zwykłej owsianki nawet nie potrafi, ale dla kogoś obeznanego w kuchni to po prostu dobry, mocny mikser gotujący. Mięsa odpowiednio jak maszynka nie zmieli, już nie mówiąc o tym, że za kilka tysi powinni ogarnąć do niego jakieś nakładki szatkujące czy krojące w plastry. To racja. No, o tym się nie mówi, że on tam nie wszystko robi. No, ja jak zawsze to oglądam, to wszystko robi. No, wszystko robi. Jemu brakuje tylko rączek, żeby wkładał do środka i odpowiednio będzie ważył. O nie, za dużo. O nie, teraz marchewka. Złamię sobie, żeby łatwiej mi było w ogóle wziąć i ją poszatkować. Marta, jest Lidlomix nowy, zróbcie, sprawdź to. Ja myślałam o tym Lidlomixie, nawet Was pytałam, czy bylibyście zainteresowani, tylko te Lidlomixy idą tak cały czas do góry. Oprócz tego ja widziałam, jak one wyglądają. Thermomix, nie oszukujmy się, o wiele ładniejszy ma design. Jeżeli ma już stać takie coś na blacie, gdzie mamy otwartą kuchnię, no to wolałabym, żeby to był Thermomix, bo on po prostu ładniej wygląda. Natomiast ten Lidlomix to jest taki hebel dla mnie trochę. Jeżeli chodzi o ten design, no to bardzo, bardzo przeciętnie, bardzo średnio. Jakoś temu... A też nie kosztuje mało, bo kosztuje pod 2000, więc ta cena też tego Lidlomixa poszła do góry, a jednak ta baza nie jest chyba aż tak wspierana jak w tym Thermomixie. Nie ma tylu przepisów jak w tym Thermomixie, więc no to są niby mogłam kupić 2,5 Lidlomixa na jedno. A na drugie, jak już mam wydawać to 2000, no to nie wiem, czy nie wolę wydać tej piątki i mieć coś, co jest, wiecie... Te reklamacje, cuda, no nie wiem, cały czas się zastanawiam. Najlepszy komentarz. O, ale ktoś to już zauważył. Małgorzata Dolnicka, bo tak tutaj, rysują się, odnośnie desek takich, co kupiłam, takie podzielone na różne wasze. Rysują się, bo kroisz na złej stronie. Kroić trzeba na stronie bez tych kolorowych nóżek. Dobrze, że inna osoba oglądała film dokładnie i Olka Fasolka odpisuje, tylko na obu stronach są kolorowe nóżki.
Tak, bo są na obu stronach. Ja uwielbiam takie komentarze. Olka Fasolka powiedziała wszystko na ten temat, więc nie będę się dalej wypowiadać. Już wcześniej miałam ci, Marta, napisać, że powinnaś kupić Thermomix. Ja też się długo zastanawiałam, mąż nie chciał, ale w końcu przekonałam go i teraz sam namawia znajomych na kupno. Bardzo łatwia pracę w kuchni, z całego serca polecam, pozdrawiam. No właśnie, no my mamy tych sprzętów w kuchni, bo i mamy tą swoją Tesę, czyli tego robota planetarnego, który on mieli, sieka, miesza, no dużo rzeczy różnych robi, wyrabia ciasto. Mamy też taki dings do chleba, który też robi dżemy i tak dalej, bo tam jest wysoka temperatura, on sobie podgrzewa na bieżąco i tak dalej, i tak dalej. Więc no cały czas się, zastanawiam się. Odnośnie pościeli, bo zamawiam w ogóle jaki fail życia, nie? Ostatnio, jak ktoś jest na bieżąco z odcinkami, to zamawiałam pościel świąteczną i fartuchy. Te fartuchy skurczyły się w piździec w praniu. Pisałeś mi, że wystarczy je rozprasować, muszę to dzisiaj zrobić i spróbować, zobaczymy, czy wrócą do stanu poprzedniego, to Wam dam znać. Natomiast te fartuchy kosztowały 55 zł, jak ja je kupowałam, teraz chyba kosztują 64. I któraś z Was na Instagramie mi wysłała zdjęcie, bo to było za Allegro. A na Homely ten sam fartuch kosztuje 29. No szukają głupich. Że też ja zawsze jestem tą głupią, która kupuje, nie? I nie posprawdza. A wiecie, z czego to się takie rzeczy biorą? Przez zakupy pod wpływem. Nie, że alkoholu. Chwili! Po prostu pod zakupy pod wpływem chwili. Bo ja tak, wiecie, robiłam pościel, o patrzę, fajne fartuchy, a to wezmę od razu do koszyka jedną przesyłką, przyjdzie, coś tam, a okazuje się, że jakbym poszukała, to bym miała dwa fartuchy w cenie jednego. Albo cztery w cenie dwóch. Taka ze mnie bizneswoman. Normalnie wczoraj zrobiłaś mi dzień widząc Instastory, a dzisiaj oglądając vlogmas zrobiliście mi mega wesoły wieczór. Kocham Was za to, pozdrawiam całą rodzinkę. Dominika Krypczyk, bardzo dziękujemy. Mam buziaki dla Ciebie. Mega miło mi jest czytać takie komentarze. Ja naprawdę słońca czytam, czytam. Krzyś też czyta. Tylko czasami, wiecie, ja sobie przeczytam, bo na przykład usypiam młodego, ale już nie jestem w stanie odpisać, bo na przykład mi się tam wybudzi, albo muszę mieć wolne ręce, ale jestem cały czas na bieżąco. O, tutaj ktoś napisał komentarz, ale są już trzy inne komentarze, słuchajcie. Wolfgang Kępka. To będzie mocne, słuchajcie. Hejka, po co daliście na imię Mikołaj, skoro mówisz Miki? Ja wiem, zdrobnienia, ale potęga imienia jest najważniejsza, czyli Mikołaj. Szkoda dziecka, bo potem wszyscy głupieją. Pozdrawiam Was i bardzo Was lubię. Wydaje mi się, że odpowiedzi na ten komentarz mówią wszystko i nie będę musiała tego komentować. Bardzo się cieszę, gdy odpowiadacie też na takie komentarze. Jest mi wtedy bardzo miło i ja też po prostu już się nie muszę denerwować. I Julia Kislak. A co, imion nie wolno zdrobnić, bo dziecko zgłupieje? Ja wiem, jak mój Krzysiek ma na imię Krzysztof, to ja muszę do niego mówić tylko i wyłącznie Krzysztof. Krzysztof, od dzisiaj mówię Krzysztof. Nie mogę mówić Krzyś, Krzysiu, Kysiu, albo nie wiem, Misiu, już nie daj Bóg. Najlepsze, że ktoś tutaj zauważył Martina. I dlatego podpisałaś się Wiolka zamiast Violetta? Chcesz pouczać, zacznij od siebie. Mądre. Ja jestem Izabela, a wszyscy do mnie mówią Iska, Iza. Jak ktoś mówi do mnie Izabela, to czuję się jak stara baba, albo jakbym ktoś przeskrobała. Dokładnie. Ja też mojego imienia nie da się tak, wiecie, zdrobnić normalnie, bo nazywam się Marta, nie? Zazwyczaj lubię, jak na przykład ktoś do mnie mówi Martuś albo Martusia. Od razu jest mi milej i mam wrażenie, że jest wobec mnie bardziej serdeczny, lepiej się znamy, bardziej miło mnie traktuje. Jak ktoś do mnie mówi Marta, to jakoś, no dobra, no to powiedział. Ale jak już mówi do mnie zdrobniale, to od razu mam do niego więcej sympatii. Od razu jest mi przyjemniej, od razu jest mi miło. Wiolko. Czy tam Violetto, bo nie wiem. Ja rozumiem, gdyby na przykład mówiła bez przerwy Miki, Miki, Miki. Ale bardzo często mówimy do niego Mikołaj. Dziewczyny, odpowiedziałyście zajebiście, więc nie muszę tutaj się więcej, wiecie, wycofałam sobie komentarze, muszę się wrócić do tego miejsca. Nie będę tutaj więcej się na to wywnętrzała. Bardzo często mówicie, że w Lidlu jest fajna pościel. W tamtym roku kupiłam świąteczne, wszystko spoko, ale jak pod nią tak gorąco, że ciężko się śpi. Hitem roku było, jak kupiłam pościel przez internet za 150 zł. Okazało się, że była nieszyta, a każdy element był osobno. Prześcieradło z tej samej firmy się mi po dwóch praniach sprało i powstały na nim brzydkie zacieki od farby. Czasem minusem jest, jak się kupuje w ciemno.
tak czasami właśnie bywa. No ale nigdy nie wiadomo, zazwyczaj już jak kupujesz coś drożej, to zakładasz, że to będzie lepsza jakość, no nie? Ale nie ma nic gorszego niż właśnie te takie, na jeansach to się ciężko robi. Wiecie, ja już kupuję czarne sprane jeansy, bo nie ma sensu dla mnie kupować czarnych, takich nowych, to czysto czarnych jeansów, bo ja wrzucę je raz do pralki i mam skubańce sprane jeszcze z zaciekami takimi połamanymi. No to już wolę od razu kupować z takiego spranego materiału, przynajmniej jak wyjmuję je z pralki, to wyglądają dobrze. Kupiłam suszarkę Electrolux z waszego polecenia, ale inny model. Miłość od pierwszego użycia. Ale mam pytanko. Zauważyłam, że czarne i ciemne prania traci swój kolor po suszeniu. Czy ktoś też tak ma? Ja też to zauważyłam, ale w innej suszarce. To wina zbyt wysokiej temperatury. Może długość suszenia. Suszę na syntetykach 1,5 godziny. Nie zauważyłam, żeby pod wpływem suszarki straciły mi ubrania kolor. Bardziej to jest kwestia pralki, że są takie wygniecione, czy tak jak chwilę temu mówiłam o tych zaciekach na czarnych jeansach. Może tak jak mówi tutaj Magdalena do Martyny, że jest to za wysoka temperatura. Ja większe rzeczy suszę na delikatnym po prostu. Ja nie cierpię pościeli z kory froty. Najbardziej to kocham satynę lub satynę bawełnianą. Ja też nie cierpię pościeli z kory, a mój mąż to jej po prostu nienawidzi nienawiścią czystą i bezwarunkową, bo kora jest strasznie ostra, drapie i jest twarda i on nie cierpi spać w korze. Miałam jedną taką pościel i już jej nie mam, ale to było chyba z 7 lat temu, to już tak się zużyła. 2 tygodnie temu urodziłam w domu swoją córeczkę i najbardziej mnie stresowało, czy będę mieć porządek w domu niż sam poród. Żeby pozbyć się strachu, polecam literaturę okołoporodową. Poród miałam cudowny dzięki wskazówkom z książek. Ból 10 na 10 był jedynie, gdy rodziłam ramionka, a tak przez cały poród byłam komunikatywna i normalnie rozmawiałam ze swoją rodziną. Skurcze były bardzo znośne dzięki oddychaniu. To mój 3 naturalny poród i najmniej bolesny, wręcz przyjemny, jak można tak nazwać, poród. Podziwiam zwyczajną kobietę za to, że rodziłaś w domu. Ja bym się w życiu nie zdecydowała. Także w ogóle taki poród rodzinny, no właśnie to jest tak, że każda z nas jest inna, ja zawsze to powtarzam. Jedna chce urodzić w domu razem z rodziną i tak dalej, druga ta jak ja całkowicie inną drogę wybiera i wtedy czuje się komfortowo. Ty byś się nie czuła komfortowo u mnie, ja chyba bym się stresowała mimo wszystko w domu, sam poród naturalny mnie stresowała, co dopiero jeszcze w domu, to już w ogóle. Także no każda z nas jest inna i gratuluję i bardzo się cieszę, że wszystko u Ciebie jest w porządku, mała bądź mały, bo chyba nie było powiedziane zdrowa, a Ty, że czujesz się dobrze. Martuś, piękne zdjęcia, daj na miarę, co to za drukarka. Kochani, chodzi o zdjęcia ostatnio drukowane. Wszystkie namiary na sprzęty, które gdzieś tam się, na te deski jak były, czy coś tam, ja już nawet wszystko, czy to jest dobre, czy niedobre, wrzucam w opis. Bo po prostu no, nie mam czasu do, wiecie, wyszukiwać i przerzucać tych linków do komentarzy, więc otwierajcie opis. Ja na jakieś chyba dwa dni temu dodawaliśmy Wam taki film, gdzie pokazujemy, jak ten opis rozwinąć, więc zerknijcie sobie, jeżeli ktoś tego nie potrafi i tam naprawdę znajdziecie bardzo wiele odpowiedzi na pytania. Najgorzej jak się trafi zbutwiałe jajo odnośnie sposobu na sprawdzanie świeżości jajek. Nie dość, że szkoda ciasta, to jeszcze wali przez 2 dni w domu. Od tamtej pory zawsze wbijam jajka do oddzielnej miski, nie do miski ze składnikami. Dlatego ja je zawsze moczę i sprawdzam, czy są, bo od razu ostatnio mieliśmy taką sytuację, że te jajka były zepsute. Kurde, no pierwszy raz Krzyś otworzył, wiecie, kupiliśmy jajka w sklepie, wszystkie były dobre, a jedno było normalnie czarne w środku. Jezus, jak to śmierdziało, no lecieliśmy do kibla, a to żeby przelecieć do toalety, to jeszcze trzeba z tym jajem otwartym przez cały dom przelecieć. No wietrzenie wszystkiego, no po prostu tragedia, masakra, nic tak nie śmierdzi jak zgnite jaja, naprawdę. Wiecie, sprawdzę Mikołaja. Obudził się gniotuńcio. Idziemy do Mikiego. Dzień dobry, stópko, ktoś tu stópki wystawił. Cześć, cześć chłopaku. Dzień dobry. Dzień dobry. O, kukuk. Cześć, słoneczko. Jak wyspany jesteś? Wyspałeś się? Wyspałeś się, chłopaku. Alituś. Tak, Alituś. Alita. Ojej, ojej. Przewrócimy się wszyscy z Alitą. Tak? Idziemy zjeść? Ali, dobrze. Dość, bo się przewracam. Idziemy robić butle?